první loading, to je strašný. Ale každopádně, zámecký... Každopádně jdeme na úkol. Jdeme konečně dát úkol z hlavní příběhové linie. Vypadá to, že je to trošku víc v pohodě to otáčení, a furt to je takový zasekaný, nevím. Tamním se... Zaraza. Zabůjce pevně nadal jest v oblížu. Gardło zerwane ugryzieniem. Rozstaw szczęki jak u człowieka. Tylko kły dużo dłuższe. Zabity jednym uderzeniem. Asi silak. Ale ne. Ne, że to nie będzie to, co się myśli. Płaszcz kobiety, którą widziałem w gospodzie. A kurwa. Jest w piwnicy. Rana od pazurów, 5 palców. Rozstaw jak na drobnej dłoni. Masakry dokonał wampir, ale nie Kimma ani Fleder. To musiała być Bruxa. Tośmy raz jeszcze nie napotkali. Muł rzeczny. Na tym wozie przywieźli ciało. Mamy tutaj nieco o tych, mamy tutaj nieco... Elementálové hybridy. Že by upíři? Bruxy tady. No Bruxy mi... Měsíční prach. Štědrý nátěr oleje proti upírům. OK, takže si dáme nátěr. Černá krev. Černá krev a nátěr proti upírům, OK. Zájem. Černá krev a nátěr proti upírům. Hej, můžeme vyrobit alkohest. To je nice. To si nikdy nevšiml, že jde vyrobit alkohest. No každopádně. My tady nemáme ten tu fetku, co potřebujeme. Czarna krew i księżycowy pył mogą mi uratować życie. A jako já si myslím, že už se řežeme i to. Ślady małych bocznych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Že se řežeme. Łamał kark, gdy spadł ze schodu. Geralt, nech mě mluví taky ty vole, že už se řežeme bez problému, protože já už jsem se s ním utkal v tomto hřbitově. Rzucone o ścianę z wielką siłą. A někdo mě prankuje na barák, vteřinku. Są pinsowe. Rzucone o ścianę z wielką siłą. Chodzenie o ścianę. Trzeba było nie lada siły, żeby ją wyłamać. To pode mnie nie będzie ta maszka. Posłużył do wyłamania kraty. To nie będzie ta Bruxa, si myślę. To nie będzie taką silną mi przece. Czy to jest maszka?
Okej, tak jo. To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Nie musimy walczyć. Mylisz się. Nie mogę pozwolić ci odejść. Chuj, ale hnusna. A strasznie hnusna. Jeden andělej, pokládej to, plen ti to. Ty vole, to šlo tak rychle. Jsem čekal, že to bude trošku těžší fight. To bylo easy. Zabila těch všichni, aby dotřet do těla. Co Bruxa robila při stole? Tak to bylo strašně lehký. Napuchnięte od wody, obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Rozchłopot lowu. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Mieszek. Wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary, ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła? I wciąż płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. To jest szalony tutaj tahle hra, tyjo. Zajímavý jak ráva. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań. Mało odpowiedzi.
Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Okej. To by chodnie zajmowali. No, zetania jakich lasty? Oczywiście asi ne. Żebyś si rovnou něco vzal na elixír, víte co? Je tady hnedka kousek, najdi Palmerina, aby tě vzal za kněžnou. Jdem za kněžnou, nebo ještě ne? Ty, já bych tam aj zašel, ale co mám ještě za úkoly? Máme toho ještě dost nedělání, ty je level 35. Vedlejšáky jsou... Tak zajdem za kněžnou se podívat, třeba nám dá konečně ten barák. Tady v tu soundu. No tady ten turnaj se hraje. Prase. To vypadá jak taková ta arena, kde byl ten duch toho válečníka. Jinak nemám už další ten mutagenožník. Ještě dva, aha, tak to zdaleka nemám. Strach się mać. Wówczas olbrzym ryknął przeraźliwie, aż taki pospadały z drzew. Może sekreta straczki. Muszę pilnie porozmawiać z księżną. Dzieci, historia skończona. Wracajcie do rodziców. Ale zaraz, szlachetny Palmerinie. A co z historią o Rydwierzej Smoku? Ta opowieść musi zaczekać. Ale przyjrzyjcie się dobrze człowiekowi, który stoi przed wami. To Geralt z Rivii, mistrz cechu wiedźmińskiego, który walnie przyczynił się do pokonania olbrzyma Goliata. Mistrzu Wiedźminie, czy to prawda, że cnota zawsze triumfuje i zwycięża niegodziwość? Tohle była taková upřímná odpowiedź, ale ja ci bym dał tohle, tyjo. To jest takový z real life'u. Różnie to bywa. Czasami wygrywają cnotliwi, a czasami łotry są górą. Ale i tak warto być porządnym. A dlaczego? Skoro to wszystko jedno. Przypomnijcie sobie opowieść Palmerina. Porządny człowiek gromadzi wokół siebie przyjaciół, którzy zawsze mu pomogą. Zaś łotr może liczyć tylko na innych łotrów. Kogo lepiej mieć za przyjaciela? Człowieka cnotliwego. I mnie się tak zdaje, Geralcie. Dość już tych pytań. Wracajcie do rodziców. Jaśnie oświecona przybyła na błonia turniejowe i będzie oglądać walkę na arenie. Jeśli się pośpieszymy, zdążysz z nią porozmawiać, zanim zacznie się spektakl. Prowadź. Kto wystąpi na arenie? Nilfgaardzcy gladiatorzy? Blisko, ale niecelnie. Zresztą sam zobacz. Ktoś zamierza walczyć z szarlejem? Ugłupionym przez przywiązane do ogona dzwonki? Co w tym złego? To prezent od cesarza. Příběh o Riddickovi a drakovi, opravdu. To niebezpieczne. Dzwonki mogą nie wystarczyć. Widziałem coś podobnego na arenie w Nolnroy, gdzie rycerz pokonał Szarleja z dzwonkami na obę. Może mieli szczęście, a może dzwonki rzeczywiście wystarczą, kto wie. Tak czy owak, tylko wiedźmin ma szansę przeżyć pojedynek z Szarlejem, który jest w pełni sprawny. I to nie każdy wiedźmin. No i nierozsądnie jest wpuszczać tak groźnego potwora na arenę między ludzi.
Chodźmy. Dedykuję moje zwycięstwo nadobnej pannie Vivienne. Już się zaczęło. Będziemy musieli zaczekać na koniec walki. Zaraza. Musimy mu pomóc. Jdeme rekit. Jsem vůbec nečekal, že budeme bojovat proti němu my. Musíš být ticho. On wykrywa nas tylko, gdy nas słyszy. Jada Rifedoni! Odkurcielska mnie! Piwo, to jak Ramus. Przed rozgarnąć, obalił go na ziemi. Lecz Wiedźmin przeskoczył zaporę. I różna pęta potworę. Jak iskra w powietrzu, kiedy wszędzie śmieje. Troszkę jakieś silniejsze niż podkali mnie. Wiedźmińskiego pokonał Charleya! Spójrzcie, jak z bestii uchodzi życie! Mistrzu Geralcie, czyń swoją powinność. Dokończ dzieła! Niech się nie męczy. Potwór zabity! Walka skończona! Cześć i chwała zwycięzcom! Jon? Mało brakło, a chłopak byłby martwy. Nic. I... nie jest. Vivienne? Uśmiechnij się, jak przystało na bohatera. I milcz, bo ledwie mówisz. Właśnie tu idzie. Geralt, muszę z tobą pomówić. Vivienne. Później porozmawiacie. W lazarecie.
Geralt, to było wspaniałe. Oszałamiające. Wasza miłość. Mieliśmy znakomity pomysł, żeby po ciebie posłać. W istocie jesteśmy niezmiernie zadowoleni i bardzo, bardzo wam radzi. Jestem zaiste zaszczycony. Zajmijcie się naszym młodym bohaterem raz, raz. My porywamy Geralta na rozmowę. Długo czekaliśmy na twoje przybycie. Już traciliśmy nadzieję. A tu takie wejście. Wasza miłość, chciałbym porozmawiać o moim zleceniu. Oczywiście, ale nie tutaj. Potrzebny nam będzie Damian, który prowadził śledztwo do twojego przybycia. Tylko gdzie on może być? Chodź, poszukamy go. Powiedz nam, czy przybyłeś sam, czy w towarzystwie wicehrabiego Juliana? Chciałaś się widzieć z Jaskrem, wasza miłość? Nie, to znaczy tak. Tylko po to, żeby mu powiedzieć, że żałujemy. Tak, głęboko żałujemy uchylenia wydanego na niego wyroku śmierci. Gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, dopilnowalibyśmy, żeby zgnił w wieży, żeby go powieszono, ścięto i łamano kołem. A oto człowiek, który osobiście powiódłby go na szafot. Kapitan mojej gwardii, Damian de la Tour. Wasza miłość, wiedźminie. Witaj. Jo, no co mnie chybią ty postawy z zakolni trojki, prostě. A i trzeba w tym sercie z kamene byla aspoň ta Shani, że jo? Z jedničky, ale... To jest zresztą takový strasznie neznámý, ty lidi. A stavně, že tady třeba aspoň zmiňoval to Marigoldovi a takový. Hlavně tady jsou ty příštěry a potvory z jedničky, takže to jako, není to špatný, ale chyba mě prostě ty postavy. Oglądałem ciało ostatniej ofiary i znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem de la Tour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damian, dyskusja na temat zatrudniania wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu Geralta. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że wiedźmini zwyczajowo żądają tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Żądaj to, co doma najdziesz, ale nie czekasz to tam. Abym uprzymni. To nie do końca prawda, wasza miłość. Prawo niespodzianki stosuje się bardzo rzadko. Zazwyczaj przyjmujemy zapłatę w złocie. Trochę szkoda, bo to prawo brzmi bardzo ładnie. Z drugiej strony, po powrocie do pałacu, zostalibyśmy pewnie zniecierpliwionych petentów albo wzornik z tkaninami do sukni. Nie miałbyś pożytku z niespodzianek, które są naszym udziałem. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić cię aktem własności winnicy Corvo Bianco oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, wasza miłość. Ale czy Corvo Bianco nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii.
Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje marki wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji od Damiena. Co była pewni, a druga obieć? Pewni. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Crespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Crespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą. Pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Tak to wyglądało. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc, do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dillac. Po pierwszym zabójstwie na Beauclair padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatroskanych miejscowych rzezimieszków. Nawet zbiry boją się bestii? To o czym świadczy? Rozumiem, że wykluczyłeś śmierć z rąk bandytów. Za kogo ty mnie masz? Ramon Dillac z pewnością zginął od pazurów. Rana była głęboka i czysta. Znaleziono go w rynsztoku, ubranego w koszulę nocną i szlafmycę. Pod głową miał poduszkę, a zamiast miecza szkandele do ogrzewania pościeli. Ramon Dillac. Rycerz, który kilkanaście lat temu był doradcą naszego książęcego ojca. Ktoś zadał sobie sporo trudu, żeby go ośmieszyć. Może jednak chodziło o zemstę. Nie wykluczyłbym tego. Dillac prowadził szemrane interesy ze świadkiem przestępczym. Ale nigdy nie zdobyłem twardych dowodów przeciw niemu. Ożywać pod postel? Fakt? To jako fakt? Ja muszę myśleć, co na Facebooku rychle, w terzinku. No nic, bym pokraczał za Kwiatczowi. Czyli dwie pierwsze ofiary były rycerzami, którzy lata świetności mieli za sobą. To samo można powiedzieć o trzecim zabitym. Pan Delacroix zwykł mawiać, że nowe czasy stawiają przed rycerzami nowe wyzwania, a przedsiębiorczość jest szóstą rycerską cnotą. Dorobił się na handlu zbożem. Palmerin nazywał go nawet Della liczy krupą. Znalazłem przy ciele woreczek z monetami. Floreny. Z różnych czasów i różnych prowincji cesarstwa. Delacroix lubił pieniądze, ale nie miałby cierpliwości do numizmatyki. Podobieństw między ofiarami jest więcej. Wszystkie ciała znajdowano w dziwnych miejscach i o
okolicznościach. Tak jakby morderca chciał coś przez to powiedzieć. Przeraża nas pogarda, z jaką potraktowano ludzi honoru. Do Kroćset. Oni byli rycerzami, tu są. Może właśnie w tym rzecz. Z tego, co usłyszałem, wynika, że żaden z nich nie był wzorem cnót. Może na to zwraca uwagę bestia. Każdy z zabitych był rycerzem i przysięgał wierność pięciu cnotom, nawet jeśli... Jakim cnotom ślubują wierność rycerze tu są? Honorowi, mądrości, hojności, waleczności i współczuciu. Zajmowie, strasznie zajmowie to. Może bestia rzeczywiście piętnuje upadek obyczaju. Każda ofiara została upokorzona, tak jakby morderca chciał wskazać brak cnoty rycerskiej. Zamiast honoru, pręgierz. Zamiast mądrości, śmieszność. Zamiast hojności, mieszek złota w gardle. Niby się zgadza, ale nie pasuje idealnie. Coś w tym jednak jest. Skoro całe miasto zgodnie powtarza tę interpretację, jeśli idziemy dobrym śladem, to kolejne morderstwo również będzie pokazowe i napiętnuje przeciwieństwo czwartej cnoty. Można też założyć, że znów zginie stary rycerz. Zastanówmy się. Wszyscy rycerze przebywają albo na błoniach turniejowych, albo w pałacowych ogrodach, gdzie odbędzie się doroczne polowanie na zająca. Słyszałeś o tym zwyczaju? Milton coś wspominał. Z nieznanych mi przyczyn cieszył się na występ w kostiumie zająca. Zaraz. Niecodzienne okoliczności. Rycerz w sile wieku. Tchórzostwo. Tchórzliwy jak zając. Czy to możliwe, że następną ofiarą ma być Milton de Peyrac Peyran? Przecież Milton znał de la Croix. Mówił mi o tym nad rzeką. Damien, jak mogliśmy to przeoczyć? Przed laty de Peyrac Peyran, Crespi, de la Croix, Dulac, wszyscy czterej tworzyli drużynę rycerską. Damn, Polish sucks. I don't think so. I have English in every game, so I want to try something different, like Polish. It's interesting because this game is came from Polish. It's from Polish studio, so I prefer Polish in this game. Sorry. Musimy znaleźć Miltona. Wasza miłość, trzeba jak najszybciej dotrzeć do Miltona. Sęk w tym, że zabawa w ogrodzie zacznie się lada chwila, a on siedzi gdzieś w ukryciu jako zając i czeka, aż znajdą go podchmieleni dworzanie. Nikt nie wie, jakie miejsce wybrał sobie na kryjówkę. W takim razie każę natychmiast przerwać grę. Przede wszystkim zachowajmy spokój. Damien, każ przeszukać ogrody. Tylko dyskretnie. I pod żadnym pozorem nie przerywaj zabawy. Wybuch paniki może skłonić bestię do szybszego ataku. A ty, Wiedźminie, za mną. To moje ogrody i mój rycerz. Nie pozwolę na żadne morderstwo. Nie pod moim pałacem. Konie! Sprowadźcie nam konie! Do you like these expansions? Expansion? Yes, of course. But I think Heart of Stone is better. But I'm not sure. Co jest? Już ja ci... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pognieć. Naprzód! Ejże! Tu jedwab, uważaj! Dawaj!